Dzień dobry Państwu, trwa 12. seria Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. Jesteśmy w Płocku, gdzie Orlen Wisła podejmuje Grupę Azoty Unię Tarnów. Szymon Ratajczak, Viaplay. Witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Jest pierwsza bramka w tym spotkaniu, zdobywa ją Białorusin Kirył. Tak myślę, że niebawem o czas poprosi trener Marcin Janas, bo oni mogą tu oczywiście nie być faworytami. Może się zdarzyć, że zgodnie z przewidywaniami tutaj przegrają w Orlen Arenie. Grają Tarnowianie, dobre wejście. Świetnie wykorzystał to Dmitrij Smolikow. Lucin, Piroch wychodzi w górę. Dobra interwencja Wysockiego. I kolejna akcja nawciarzy. Piroch wchodzi sam, rzuca bardzo precyzyjnie. Niezwykle doświadczony Słoweniec. Prawe skrzydło. Zabrał się bardzo ładnie Filip Michałowicz. Jeszcze raz Ukrainiec. Ma tam trochę miejsca. Ładnie wyszedł w górę. Mocno rzucił. Lewe skrzydło, Krajewski. Na prawe skrzydło, Tarnowianie. Dobra decyzja. Piroch. Wrócił Zarabec po odbyciu dwuminutowej kary. Lucin, ależ teraz załadował Chorwat. Na prawe skrzydło piłka. Świetnie rozrzucili obronę rywali. Szansa na kontrę dla Wisły. Piroch do Zarabca, Zarabec do Lucina, Lucin do koła, bo tam się znalazł teraz Kirył Samojla. Piroch ze zwodem, jeszcze raz Zarabec. Tak jest, 13-8. Daszek i bramka. I tak też kończy się pierwsza część spotkania po 30 minutach meczu w Płocku. Michał Daszek na prawym rozegraniu. Właśnie Daszek, świetne wejście między dwóch rywali. Jeszcze w pierwszej części spotkania dobrze trzymały się Jaskółki na dystans kilku bramek. Teraz dobra akcja zagrana na lewe skrzydło, nie pomylił się Jakub Sikora. Pierwsza bramka zespołu Starnowa po zmianie stron. Odpowiedź Lucina, tak jest. Dobrze wypchnął go Kucharzyk. Jeszcze raz Lucin, Zarabec na zwodzie. Jest mimo upływu lat bardzo zwinny Słoweniec. Tak samo Michał Daszek, Lucin. Ależ piękna bramka. W aplikacji Superligi wybierają Państwo najlepszego zawodnika tego spotkania. Zarabec. Zarabec indywidualnie, no to są jego umiejętności. Lucin. Daszek. Zarabec. Przyspiesza Wisła, prawe skrzydło, wrzutka, tak jest, Micha Zarabec. Zarabec, Daszek. Zarabec, teraz wykorzystał to, że było miejsce między obrońcami. Ciągle tylko dwie bramki gości w drugiej połowie. 11 Wisł, no i z tego się bierze ta 15-bramkowa przewaga. Między nogami wątroba. Smolikow, zgubiona piłka, kolejna kontra Wisły, jest Lucin w kontrze, sam na sam Lucin, samo okienko, bez szans Wysocki. Parowinczak, Smolikow, wreszcie dociera piłka do koła, jest przełamanie impasu. Dwie minuty kary, odsiaduje Korneliusz Małek. Fazekasz, Lucin. Bardzo ładnie, mocno i precyzyjnie. Samojla, Fazekasz, świetnie z kozłem. Jako lewy rozgrywając, wyszedł teraz wyżej na moment Daszek. Jest bramka, 4-2 w obronie, w sytuacji, w której Azoty są w osłabieniu. Zdobylak, ostry kąt, świetnie. Jeszcze 5 sekund, ale tutaj błąd, jest Tomasz Piroch, jest Lucin, jest Sroczyk. Bramka nieuznana i tak jest. Podzieliliście Państwo moją opinię. Tin Lucin, Szymon Ratajczak, Viaplay. Kłaniam się, życzę Państwu miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.